Witam serdecznie na kanale Iwi Tarot. Osoby spod znaku baranka, witajcie kochani, im się kłania. Cześć. To czytanko jest dla Was na czas lutego 2023 roku. Pamiętajcie, że te czytania są ogólne i będą z każdym rezonowały. Jeżeli jesteście ciekawi własnej historii, zapraszam do mnie do kontaktu przez e-mail, który jest pod filmem. No dobra, to chyba tyle w ramach wstępu. No, jeszcze jestem na TikToku, jak chce Wam się szukać. Dobra. Więc zobaczcie, mam tutaj już karty rozłożone, żeby nie tracić czasu na tasowanie, ale dopowiadać będziemy od razu. Baranku, mój drogi, Twoją kartą przewodnią to jest szóstka kielichów. Szóstka kielichów to spotkanie z kimś... z kimś z przeszłości. To spotkanie z kimś, kto cię mocno kręcił, kto jest zupełnie, kto jest przeciwieństwem w ciebie. Myślę, że dobrze się... Tu widzimy dwie różne, białą dłoń i ciemną. Więc to jest przeszłość, którą dobrze wspominasz, to jest coś, za czym tęsknisz lub ktoś. Możliwe, że coś się może takiego wydarzyć w tym miesiącu, że te wspomnienia wrócą lub ta osoba wróci do Twojego życia. Patrzmy. Odejdziesz od tego, co nie służy. Od kłótni jakiejś. Nie wiem, czego dotyczą te kłótnie. To jest ogólne czytanie. Ty będziesz wiedział, w jakiej jesteś relacji, czy jesteś w pracy, o cokolwiek, cokolwiek to nie znaczy, ty już będziesz wiedział, o czym tu jest mowa tak naprawdę. Więc przyszła tutaj taka energia, gdzie chcesz odejść, nie wiem, od relacji, od partnera, dajmy na to, z którym się kłócisz, tak? Z którym się już nie dogadujesz. Być może odchodzisz od, nie wiem, z pracy. I chcesz powrócić do tej, która w przeszłości lepiej się czułeś, czy czułaś. W każdym razie odejście od czegoś, od jakichś nerwowych sytuacji. Właściwie być może przyjdzie na to okazja. Do czego powinieneś dążyć? Odpuścić. Odpuścić to, że ktoś z tobą się kłóci. Odpuścić to, że cię ktoś oszukał. Odpuścić, nie wiem, może zrobił cię ktoś na kasę lub zdradził. Jeżeli chcesz pójść w coś nowego, po prostu zostawiasz tą przeszłość. To powinieneś zrobić. Teraz patrzmy. No proszę, mamy tutaj sytuację, gdzie no, jest przedstawiony rydwan. Siódemka kielichów. Rycerz buław. Słuchajcie, to jest nowe przedsięwzięcia. Coś się wydarzy. Właściwie ja widzę to tak, że do tej pory nie byłeś zdecydowany, baranku, żeby zmienić swoje życie. Tkwiłeś w tych nerwach, kłótniach, nie wiem, cokolwiek to nie jest. Tkwiłeś w tym, tak? Tutaj karty mówią, odpuść tę sytuację. Podejmij w końcu właściwą dla siebie decyzję. Tak, tu decyzję, którą ci intuicja podpowiada tak naprawdę. I idź w końcu. Zacznij działać. To już jest czas na działanie. Rydwan mówi, by nie patrzeć. Idziesz naprzód. Zaczynasz, nie wiem, wyjedziesz może gdzieś do rodziny. Wyjedziesz spotkać się z przyjaciółmi, z którymi dawno się nie widziałeś. To jest dobre dla ciebie na ten miesiąc. To jest nowa droga. Pierwszy krok tak naprawdę od tego, co już w Twoim życiu nie funkcjonuje. Przecież chcesz odejść od tego.
więc musisz zacząć działać. Czego się wystrzegać? Ósemka kielichów. Czego się wystrzegać? Odejścia w tym miesiącu tak fizycznie, już, teraz. A dlaczego? Bo przecież tego pragniesz, tak? Dlaczego? Ponieważ nie ma w tobie równowagi, nie potrafi, możesz po drodze popełnić jakieś błędy. Jesteś być może tą kobietą, którą tutaj widzimy, królową buław, która ma ogień w sobie, która chce, no zacięcie się tutaj bronisz, ja już to widzę, tą kobietę, która po prostu nie daje sobie w kaszę dmuchać, która wie, czego jej do życia potrzebne, ale się nudzi, już tutaj już ma dosyć czegoś, myśli, że no chcesz odejść. Ale karty mówią nie, bo to jeszcze nie jest ten czas. Nie odzyskałaś jakby równowagi wewnętrznej. Jeżeli jesteś mężczyzną, możesz być tutaj w tej energii czwórki kielichów, gdzie się nudzisz z tą swoją partnerką. Chcesz odejść, ale również i ciebie dotyczy ta sytuacja. Czyli nie możesz odejść, dopóki nie odzyskasz równowagi wewnętrznej. Co jest nieuniknionego w tym miesiącu? Ósemka mieczy. Ona mówi o tym, że masz po prostu klapki na oczach. Ty jesteś ten telewizorek, który jest zawalony w zasadzie czarnymi myślami. Ty, właśnie te miecze to te twoje myśli, które ci tak już zafiksowały z twoją głowę, że właściwie nie widzisz nic innego. Wyjścia z sytuacji. Może jesteś uzależniony od osoby, czy uzależniona. Może od jakiejś sytuacji. Czujesz się w więzieniu, gdzieś w mieszkaniu, domu, w pracy. Jakbyś nie widział, no nie potrafisz odejść od tej sytuacji. Nie masz na to pomysłu, ale zobaczymy dalej. No proszę. Ja tutaj widzę z jednej strony mężczyznę, który, nad którym panuje kobieta. Różnie to można zrozumieć. Wiecie, o czym mówię? No na przykład jesteś w małżeństwie i no, czy tam w relacji. Robisz wszystko, co twoja kobieta chce. Twoja partnerka, ona tego nie docenia. Ona lubi mieć ostatnie słowo, ostatnie zdanie. Czy w życiu, czy w seksie, czy w czymkolwiek, ona panuje nad tobą. To raz. Jeżeli chodzi o pracę, tutaj widzę rywalizację w pracy, kłótnie w pracy. Ta rywalizacja jest niezdrowa, nie ma równowagi, tak? Więc tutaj się kończy ta... Coś przychodzi z zewnątrz. Coś przychodzi z zewnątrz i burzy to, tą sytuację. Czyli mam wrażenie, że ty zobaczysz to, że jednak ta twoja sytuacja nie jest tak zła i tak skomplikowana, że nagle się jakiś pomysł znajdzie, ta twoja intuicja zacznie działać i no i odpuszczasz, tak? I idziesz w coś nowego. Tutaj pod spodem kart, zobaczcie, tutaj jest właśnie ten rydwan. Fajny jest tutaj w tej talii. No, powiem, odzyskasz wolność i swobodę. Coś takiego tutaj widzę. Taką główną energię tego miesiąca dla ciebie. Dobra, zobaczymy, co teraz tydzień po tygodniu dla baranka. W lutym 2023 roku, tydzień po tygodniu dla ciebie.
Dla osób z podznaku baranka. Miesiąc luty 2023 rok. Pierwszy tydzień. No dalej. Pierwszy tydzień. Drugi tydzień. Trzeci tydzień. I czwarty tydzień. No moi drodzy, powiem wam, że że ten luty pięknie się zapowiada. Super. Ale do rzeczy. W pierwszym tygodniu mamy króla różdżek. Mamy mężczyznę, mamy energię. To jest... Wiem, czego pragnę. Tutaj są zmiany, nowe zmiany dla ciebie, pozytywne zmiany w twoim życiu. Dla jednych to spotkanie mężczyzny no, ognistego, przystojnego, który po prostu ma ten ogień w sobie, pociąga. I co? Dla kogoś innego to jest energia, gdzie idę w coś nowego, kompletnie słucham swojej intuicji, bez obaw zaczynam pójść nową drogę. Nie znam jej, ale czuję, że będzie dobrze. To są właśnie te dobre zmiany. Jesteś tym mężczyzną, który zaczyna realizować się może zawodowo. Masz wiele projektów do wykonania. A przez to dużo kasy, tak? Tylko uważaj, nie ciągnij za wiele srok za ogon, bo możesz z wszystkim nie zdążyć, tak? Co jeszcze? To też ktoś, kto... Może ty jesteś taki, że no... Ja tu widzę faceta, który robi polowanie. Polowanie. I słuchajcie, no... I chce zdobyć partnera, partnerkę. Ma jakiś cel. Chce go osiągnąć. I co dalej? No i proszę. Mamy tutaj trójkę mieczy. Zasmuciła mnie ta karta. I dziewiątkę denarów. I szóstkę buław. Ja mam wrażenie, że jeżeli jesteś kobietą, chociaż to w drugą stronę też tak może być. Widzę tutaj, mogę tak powiedzieć, relacje. Zależy, czy ty jesteś tym mężczyzną, czy ty jesteś tą kobietą. Ktoś kogoś zranił, ktoś kogoś oszukał w jakiś sposób. Ty wiesz najlepiej, o co chodzi. Ale wychodzisz z tej energii, czujesz się zwycięzcą. Widzę tutaj rozstanie i każdy jest jakby szczęśliwy z tego powodu. Uwalnia się. Kolejny tydzień, dziewiątka różdżek. Ta karta mówi, wiecie, o, jestem po ciężkich przejściach, nie mam zaufania do ludzi, do mężczyzn, do kobiet, nie wiem, do sytuacji. Jestem zmęczony, zmęczona. Jednak tutaj karta mówi, że no nie traci nadziei. To światło, to, czego pragniesz, jest blisko ciebie, tylko musisz pójść tą drogę w tą stronę, którą obrałeś czy obrałaś. Nie zawracaj, nie rezygnuj. No. Mamy pustelnika. Asa buław. No tak, odejście od tej energii pustelnika. As buław mówi o nowych relacjach, o nowych przedsięwzięciach, o seksie na po prostu
od razu takim po pierwszym spotkaniu. Ktoś tu na pewno na to ochotę ma. Za długo był może w stanie, że tak powiem, osamotnienia, czyli no zero. I teraz braki męczą. W każdym razie rycerz mieczy mówi o pójściu w coś, nie chwaląc się nikomu. Idzie, że rozmawiasz z kimś przez internet. Być może o seksie. Być może o czymś, co cię pobudza do działania. Czyli to niekoniecznie musi być to. Może to być nowa praca. Może nowe spotkanie przy kawie. Wiecie, taki początek. To może być początek do romansu równie dobrze. Trzeci tydzień u ciebie to słońce. Czujesz ciepło na policzkach, czujesz się szczęśliwy. Realizujesz swoje marzenie, realizujesz to, czego pragniesz. Piękna energia. Paź buław. No to jest to pierwsze spotkania. Diabeł. No co mówiłam o seksie? Tutaj to już chyba na całego idzie. No dobra. Ale nagle coś się zmienia pod koniec tygodnia. Tak czuję coś. Nie wiem, zmęczysz się tą relacją? Być może ja tak czuję, że jak coś szybko zaczniesz, to szybko może się skończyć. Możesz zostać zraniony po raz kolejny, czy zraniona, więc tutaj nie warto byłoby się spieszyć, ponieważ no, możesz się poparzyć od tego słońca. Diabeł nie mówi o miłości, diabeł mówi o pokusach, diabeł mówi o tym, że chcę czegoś, pragnę czegoś, ale tutaj jest zero miłości, tak? Seks bez miłości, spotkanie gdzieś na imprezie i tak dalej, używki różne i dzieje się. Kolejny tydzień mamy tutaj śmierć. Śmierć, koniec jakiegoś cyklu, koniec relacji, nagły koniec z jakiegoś powodu. Skąd ta śmierć tutaj się znajduje? Co powoduje tą śmierć? Jestem ciekawa. No tak. I tutaj baranek ma dylemacik. Czy pójść za tym magiem, który wszystko robi, co chce? A mag jest taką energią, gdzie nawet rzeczywistość nagina pod siebie. On nie mówi o miłości. On chce. Czegoś od ciebie chce, a jak to osiągnie, może zniknąć. On będzie mówił miłe słowa, on będzie koło ciebie biegał czy biegała, bo to naprawdę to w dwie strony działa. A jak już dostanie to, co chce, zniknie z twojego życia nagle. Więc no uważaj, baranku. A z drugiej strony zastanawiasz się, czy zostać w tej relacji, w której jesteś. I masz właśnie ten dylemacik. Tak naprawdę do ciebie będzie należała decyzja, co zrobić w danej chwili. Wiecie co? Zrobimy. No, zobaczę radę od Tarota dla was na ten luty 2023. Pamiętajcie, że ja jestem cały czas, czekam na wasze e-maile, odzywajcie się. Rada dla ciebie, baranku. Jeżeli jesteś w związku, doceń to, co masz wokół siebie, partnera, rodzinę. A jeżeli pytasz, czy mężczyzna czy kobieta, która jest w związku, zostawi tą relację dla ciebie,
Tarot mówi, że nie. Tarot mówi, że zostanie tam, gdzie jest, a tak naprawdę tylko ty będziesz zraniony, czy zraniona, i zostaniesz z niczym. Teraz zobaczymy, co aniołki mają do powiedzenia dla osób spod znaku baranka na czas lutego 2023 roku. Zadajcie sobie pytanie aniołom. Proszę. Patrzymy. Kompromis. No dobra. Patrzmy, o co chodzi. Kompromis dla ciebie, baranku. Aby znaleźć szczęśliwe wyjście z tej sytuacji, konieczne będzie osiągnięcie kompromisu. Daj sobie czas na wyklarowanie tego, co będzie dla ciebie naprawdę ważne. Jednocześnie zastanów się nad sprawami, w których byłbyś gotów zmienić swoje nastawienie. Działaj w kierunku porozumienia, dzięki któremu wszyscy będą mogli poczuć się zwycięzcami. Bądź otwarty na współpracę, dzięki której otrzymasz to, na czym ci najbardziej zależy, a jednocześnie pomożesz innym spełnić ich pragnienia. Bądź obiektywny w odnajdywaniu równowagi pomiędzy szanowaniem punktu widzenia innych ludzi i dalszym byciem sobą. Dobrze, kochani, to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że w jakiś sposób pomogłam. I trzymajcie się. Do następnego razu.